będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur. Co roku obchodzimy rocznicę poświęcenia Kościoła własnego. Czyli my tutaj związani z Kościołem na Placu Piastowskim obchodzimy rocznicę poświęcenia tej właśnie świątyni. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ uświadamiamy sobie ciągle na nowo, iż jest to dom Boży, miejsce szczególnie święte. To jest sakrum. Z profanum wchodzimy w strefę sakrum. To też nie godzi się wchodzić do domu Bożego, tak jakby się wchodziło do jakiegokolwiek innego wnętrza. Do banku, czy do sklepu, czy gdziekolwiek. To jest sakrum, miejsce szczególnie święte. Pan Bóg dopomina się niejednokrotnie o uczczenie tego, co święte. Kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi w znaku krzaku gorącego, najpierw wypowiedział niezmiernie znamienne słowa: Mojżeszu, zdejm sandały, ponieważ ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. O cóż tam było nadzwyczajnego? Piasek pustyni, piach jak wszędzie. Piasek, którego tam w obfitości było bardziej jeszcze niż pod dostatkiem. Piasek w oczach, piasek w uszach, piasek wokoło. I dlaczego akurat ten piasek, taki sam jak wszędzie, był tak szczególnie cenny? To nie o piach chodzi. Nie o tworzywo, z którego to miejsce powstało, ale o to, iż spodobało się Panu Bogu właśnie wybrać to miejsce na miejsce spotkania. To jest miejsce szczególnego spotkania człowieka z Panem Bogiem. Dlatego właśnie miejsce święte. Należy zdjąć sandały. No my dosłownie nie zdejmujemy sandałów, ale mamy się uwrażliwić, już wchodząc, to już podchodząc do świątyni, uświadamiać sobie, że zbliżamy się do miejsca szczególnie świętego, że za chwilę wejdziemy do domu Bożego. To jest dom Boga. Niezmiernie smutne jest to, iż wielu katolików jakoś tego sobie nie uświadamia. Wchodzą ludzie, i to nie tylko dzieci, ale często i ludzie w wieku dojrzałym czy starsi, wchodzą i nie kończą rozmowy rozpoczętej na zewnątrz. Mówią na głos, chciałoby się wręcz powiedzieć, gadają jeszcze w ławce. Nie zauważyły te osoby jakby, że znalazły się w domu Bożym. A Pan Bóg dopomina się o uszanowanie tego, co święte. Mojżeszu, zdejm sandały. Ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. A kiedy król Baltazar babiloński urządził ucztę dla swoich nałożnic, dworzan i kazał wyjąć naczynia święte, liturgiczne, zrabowane w świątyni jerozolimskiej, żeby z nich pić wino i ucztować, ukazała się ręka pisząca na ścianie, złowrogie słowa, i król Baltazar poniósł gwałtowną śmierć, bo ważył się sprofanować to, co święte. A sam Pan Jezus, kiedy wszedł do świątyni i ujrzał kupczących w niej, tych, którzy nie potrafili uszanować domu Ojca, uszanować miejsca świętego, sporządziwszy sobie bicz z postronków, poprzepędzał tych, którzy nie potrafili owego miejsca godnie uczcić, uszanować. To też niech kolejna rocznica poświęcenia Kościoła własnego będzie dla nas przypomnieniem i będzie okazją do tego, aby na nowo uwrażliwić swoje wnętrza na to, co święte. Tego też winniśmy uczyć dzieci od najmłodszych lat. Dziecko powinno, patrząc na zachowanie swoich rodziców, na zachowanie osób starszych, rozwijać sobie tę wrodzoną, naturalną wrażliwość na to, co szczególnie święte, na poczucie sakrum. Dzieci mają to w sobie, ale często dorośli im to psują. To tak podobnie jak z uzdolnieniami plastycznymi. Przeciętne dziecko ma duże zdolności plastyczne.
potrafi na przykład pięknie malować, ale często dom rodzinny, a potem szkoła degenerują te zdolności, mówiąc dziecku, no przecież co ty tam wyczyniasz, przecież niebo nie jest czerwone, niebo jest niebieskie i tak dalej. Zaczynamy wprowadzać jakąś taką zmianę, dysharmonię w tej fantazji dziecięcej i dziecko potem już traci te zdolności. Podobnie każde dziecko jest z natury swojej wrażliwe na poczucie sakrum. Ale jeżeli my dorośli będziemy dzieciom proponowali w kościele coś w rodzaju piaskownicy, jeżeli będziemy uczyli dzieci tylko zabawy w kościele, zamiast skupienia, wyciszenia, przeżycia tego, że to jest dom Boga, że to jest sakrum, to dziecko niechby stanęło urzeczone na wdechu. Jestem w domu Boga, tu jest Pan Jezus obecny w tabernakulum. I wielką krzywdę wyrządzamy naszym dzieciom tymi rozmaitymi pląsami, gitalkami, zabawami w jakiejś pseudo-piaskownicy, bo ograbiamy je z owego naturalnego poczucia sakrum. Przeciwnie, dajmy tym dzieciom szansę dostrzeżenia tego, co święte, uwrażliwienia swojego wnętrza, dajmy szansę rozwoju tego poczucia mistycznego, dajmy okazję do wchodzenia od początku w sferę kontemplacji, głębokiego wewnętrznego przeżycia, uczmy je poczucia sakrum, własnym przykładem i zachętą rozwijajmy w nich to. I zapraszajmy do kościoła, nie tak jak do placu zabaw, ale jako do domu Boga.